Siema, jestem Marek. Dzisiaj przeprowadzę ekstremalny test wytrzymałościowy superkalkulatora Galaxy S8, którego cena wynosi zaledwie około 4000 zł. Gwarantuję Wam, że nie wyjdzie z tego cało. Zostańcie także do końca, bo przygotowałem dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać taki sprzęt. Zapraszam do oglądania. Najpierw sprawdźmy, czy przetrwa upadek z trzech różnych wysokości. Najpierw z wysokości kieszeni u spodni. Zaszła trochę dziwna sytuacja, bo zbił się w prawym górnym rogu. Następny upadek na wysokości wykonywania obliczeń. Zbił się prawie cały ekran. Nie spodziewałem się, że ten kalkulator jest taki kruchy. Z bólem serca robię test na trzeciej wysokości. Ekran jeszcze bardziej popękał. Robiłem już taki sam test na iPhone 8, który przetrwał każdą próbę upadku i ten kalkulator nawet nie dorasta do pięta iPhone'owi pod względem wytrzymałościowym. Teraz przejdźmy do kolejnych testów. Nie będę dla niego taki ostry i nie przejadę go samochodem, ale za to wyląduję pod kołami 150-kilogramowego motocykla. Po ostatnim teście ekran jeszcze bardziej się rozbił, ale sprzęt nadal działa. Natomiast tył wygląda tak. Sprawdźmy, jak poradzi sobie z ogniem. Teraz ekran jest w złotym, prestiżowym kolorze. Zapraszam do ostatniego testu. O dziwo, wyświetlacz działa. Tak jak obiecałem, przygotowałem dla Was konkurs. S8 Plus został przed chwilą zniszczony, więc do wygrania będzie superkalkulator Galaxy S8. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał oraz napisać komentarz kalkulator, a ja wybiorę jedną osobę, która spełnia te warunki. Chciałbym Was także zaprosić do mojego sklepu z koszulkami, gdzie możecie kupić na przykład taką koszulkę polo, jaką mam na sobie, oraz t-shirty i bluzy. Sklep dostępny na stronie krużwil.pl. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 000 łapek w górę, od razu po premierze zrobię test wytrzymałościowy iPhone X. Do zobaczenia.